Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek Fear Extraction Point. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie, czy Alma nas wystraszy. I tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, dlaczego Alma nam pomaga, jaki ma w tym cel, bo jakby... O, tłuką się. Bo jakby na to nie spojrzeć, pomaga nam i to dość, powiedziałbym, skutecznie, ponieważ za pierwszym razem wykończyła oddział żołnierzy w tunelach metra. Za drugim razem zrzuciła nas z drabiny. Ktoś może powiedzieć, że po prostu nas wystraszyła, wyskoczyła znienacka i tak dalej, przez co spadliśmy do wody. Ale gdyby tego nie zrobiła, trafilibyśmy wprost pod lufy kolejnego oddziału, który został wykończony później przez kolesia z Gatlinganem. A więc gdyby tego nie zrobiła, trafiamy pod lufy oddziału, a później jeszcze pod kolesia z Gatlinganem. Tak więc nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, ale jeśli tak, to ona na pewno ma w tym jakiś ukryty cel. Cel, o którym zapewne prędzej czy później się przekonamy, ale teraz zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Na pewno jest to pokój kontrolny tego metra. Czy tutaj coś jest schowane? Znowu te dziwne coś. Nie wiem, co to jest. Jedyna sensowna droga to chyba tutaj, tak? Dobra, to wchodzimy. Okej, do góry nie możemy, ale tutaj możemy. Alma. Dobra. Tu nie. Ale za to tutaj możemy. Dobra, tutaj jest kolejna kratka, którą możemy rozwalić. Oczywiście tędy się nie przyda... Aha. Nawet jak to rozwalę, to się nie przedostanę dalej. Dobra. Dobra, pod nami znowu metro. Dobra. Długi korytarz. Tylko czekać, aż światła zaczną migać, za plecami ktoś nam wyskoczy. Aha, aha. Nie, ze mną takie... No, chyba jednak musieliśmy tutaj zeskoczyć. Interwał 3, zejście. L. No dobra, oszczędna nazwa. Opuść tunele metra i skieruj się do centrum medycznego. Do tego centrum idziemy i idziemy. Coś jak w podstawce. Nie wiem, dlaczego nie lubię tego słowa. Jakoś mi się gryzie z językiem polskim. Tak samo w podstawce. No niech już będzie. Szukaliśmy Fettela. Cały czas za nim ganialiśmy. Dobra, tędy się nie przedostanę. Mam nadzieję, że ten gaz za chwilę nie wybuchnie. Dobra, apteczka. Sobie za... Tego nie mogę, ale to mogę. Granat? Nie. To na pewno da im do myślenia. Ten pan się zamyślił. Nie jestem za szybki, jestem na spowolnieniu. Chociaż w sumie tak, mnie to spowalnia, a wam to utrudnia, czyli mogę wam się wydawać szybki. Dobra, jeden schował się tutaj, za tą barykadą. Więc może uprzykrzyjmy mu życie. Nie za... Dobrze to zadziałało? Halo? Jest tam. Daję głowę, że tam jest. A nie, przemieścił się. Tak, tak. Dobra, niech ten kurz opadnie. A ja sobie sprawdzę, tak. Mikrofon działa. Nie! Gdzie jest drugi? Tu. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Nie. Gdzie?
Tutaj możemy, tutaj nie. Tutaj jest jakieś pomieszczenie. Znaczy nie pomieszczenie, tylko korytarz. Mam nadzieję, że one się łączą. Wszystkie osoby, które oglądają ten materiał, spodziewały się zapewne kontynuacji rozgrywki, ale ta niestety nie nastąpi, a przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej powinna nastąpić. I już tłumaczę, dlaczego tak się stanie i o co w ogóle chodzi. Gra do tej pory, do tego momentu w grze, a przypominam, że właśnie rozpoczęliśmy trzeci rozdział gry, działała wyśmienicie. Zero zacinania, zero wysypywania się do pulpitu, zupełnie nic. Jednak w tym rozdziale gra postanowiła się obrazić, i to delikatnie mówiąc, i zacząć sprawiać potworne, ale to potworne kłopoty, które uniemożliwiają niestety dalszą rozgrywkę. Po wczytaniu zapisu gry, gra działa poprawnie przez około 5 sekund, czasami mniej, a później następuje jej zacięcie. Trzeba ją brutalnie wyłączyć poprzez menedżer urządzeń i to nie zawsze też działa. Myślałem, że jest to wina mojego komputera, ale wszystkie sterowniki, począwszy od karty graficznej przez inne urządzenia, są zaktualizowane, więc nie w tym tkwi problem. Jedyną niepokojącą oznaką podczas tego zawieszania się jest maksymalne obciążenie na jednym z rdzeni procesora. I to wszystko. Nie wyskakują żadne błędy bądź też inne informacje mówiące o tym, że coś właśnie złego się stało. Myślałem o tym, żeby zrobić coś w rodzaju speedrunu, podczas którego cały czas bym save'ował i później rozpoczynał grę od ostatniego save'a, ale w ostateczności porzuciłem tą myśl, ponieważ po 25 minutach takiej walki miałem nagrane jedynie jakieś 8 sekund materiału, który nadawałby się do tego, aby go wrzucić, posklejać i żeby coś z tego wyszło. Dałoby się to może przeżyć, gdyby nie jeden mały fakt. Po każdym takim wyłączeniu się gry trzeba było zresetować komputer, ponieważ w innym wypadku gra nie chciała ruszyć ponownie. Muszę się napić. W związku z tym wszystkim podjąłem, jak dla mnie, drastyczną decyzję o skorzystaniu z kodu, który przeniesie nas do następnego rozdziału. Uczynię tak, ponieważ nie chcę porzucać tego projektu, a innego wyjścia, jak właśnie kod, w tej sytuacji nie mam. A mam prawie 100% pewność, że dalej będzie wszystko ok, ponieważ poszukałem trochę w internecie i znalazłem save'y z dalszych rozdziałów gry i tam gra chodzi bez zarzutu. Nic się nie zacina. Stałem w miejscu czasami po 3-4 minuty, skakałem z boku na bok, strzelałem po ścianach, nic, gra się w ogóle nie zacięła. Tak więc, jak dla mnie, kod jest jedynym rozwiązaniem. Na nasze szczęście dużo tak naprawdę nie stracimy, ponieważ obejrzałem nagranie na YouTube od innego użytkownika i to, co tak naprawdę przeskoczymy, zamknęłoby się w jednym odcinku. I skrót tego wszystkiego, tych najważniejszych momentów z tego, co nas ominie, zrobię i wkleję zaraz po tym nagraniu, które zapewne nie jest zbyt składne, ale to już mniejsza o to. Nie zrobione na żywo. W sensie w ogóle się do niego nie przygotowywałem, tylko siadłem i gadam. Tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie użycie tego kodu, ale jeśli chcę kontynuować ten projekt, a chcę, to innego wyjścia nie ma. Po prostu muszę. Tak więc ja w tym momencie się z wami żegnam i do zobaczenia, bądź co bądź, w oszukanym, ale w następnym rozdziale. Trzymajcie się. Na razie.
Witam ponownie wszystkie te osoby, które postanowiły oglądać nadal ten odcinek. Jak widzicie, znajdujemy się w czwartym rozdziale zatytułowanym Złe zamiary pod tytuł Lewiatan. Jak pamiętacie z tego krótkiego flashbacku, metro wybuchło, zostało wysadzone, nas wyrzuciło w powietrze. Zobaczymy, gdzie wylądujemy. Mam nadzieję również, że poziom dźwięków będzie ok, ponieważ grę odinstalowałem i zainstalowałem na nowo, ponieważ myślałem, że to coś pomoże z tym trzecim rozdziałem. Niestety to też nie pomogło. No cóż, takie życie. Zobaczmy, co się stanie. Okej. Dobra, wiemy, że oddziały wroga opanowały całe miasto. Oj. Ta broń mi się nie podoba. Ona zawsze zwiastuje... No, tak, jasne, mam walczyć ze śmigłowcem? Jaja sobie robicie? O-o. Wiecie co? Jakoś nie mam ochoty walczyć ze śmigłowcem. Żegnam pana. Tutaj już widzę apteczkę. Zabieramy tutaj, jak zwykle, granaty. Dobra, jeden granat zawsze się przyda. O, nie ma mnie tu. Nie ma mnie. Nie ma, oh shit! Gdzie? Dobra, zanim ta... Dobra, tu jest zejście. Ja też nie wiem, uwierz mi. Nie wiem, gdzie mam iść. Coś pod schodami? Nie. Dobra, kolejna apteczka, której nie możemy zabrać, ale teraz już możemy. O mój Boże. The fuck? Ilu ich tam było? Smacznego. Okej, nieźle łupnęło. Dalej żyjecie? Dalej żyjecie. To mi się nie podoba. Zdechnijcie. Smacznego drugi raz. Ups. Wybuchł? Wybuchł. Coś chyba za cicho jest. Tak więc... Szybko. Efekty dźwiękowe. Dobra, teraz powinno być ok. No, zdecydowanie lepiej. Jeszcze jednego granata tam rzucimy. Dobra, wybuchł. Zmienimy broń. O, właśnie. Jeśli jeszcze tam zostało ich... Tak, zostało. Dobra, od samochodu do samochodu. Mam nadzieję, że on za chwilę nie łupnie. Tam jest beczka? Nie, chyba tam nie ma beczki, dobra. Przeładuj. I szybko tutaj. Dobra. Gin. Padł czy nie padł? Nie padł. Teraz dopiero padł. Dobra, jeszcze ktoś? Chyba nie. A co to jest? Dobra. Zabieramy broń. Idziemy dalej. Tylko jeszcze tak na wszelki właśnie wypadek. Od samochodu do samochodu. Dobra, tego mamy z głowy. Cicho. Aha. Ciebie nie chcę. Słyszałem samochód. Wątpię, aby to zatroskany właściciel samochodu przyszedł i przeparkował. A, tu nie możemy się wydostać. Tym też nie możemy pojeździć. A szkoda. Byłaby akcja jak... Alone in the Dark.
Dobra, tutaj na niższym poziomie na pewno możemy spodziewać się przeciwników. Dobra, gra zapisana. Wychylmy się. Oj, tak, stoi furgonetka. Pancerz wspomagany. Nie podoba mi się to. Czy my mamy... O, fuck! Gdzie jest ta broń? Tu jest. Zostawimy na razie... tą. Bierzemy to. Zapiszemy grę. A kuku? Czy on w ogóle dostał? Ała! Na pewno ja dostałem. Jasny gwin, jakie to jest wielkie! Ja myślałem, że to jest ten... malutki robocik. Wow! O fuck. To aż tu podlazło. No nie ma i... nie ma szans, ja nie mam z tym czymś... możliwości, żeby wygrać. Zabierz to, zabierz to. Aha, dobra. Upuścił to, zabrał to. Czy ja mam jakieś granaty? Jeszcze mam. Jasny gwint, jak ja z tym bydlakiem mam wygrać? Chodź tu. Żryj. No zapewne to mu nic nie zrobiło. Tak jak mówiłem, nadal chodzi. Sytuacja nie wygląda za ciekawie. Gień. Dobra, dopiero... teraz zaczyna szwankować koleś. Au, au. Oj, oj, oj. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie odwracaj się plecami do przeciwnika. Nigdy. Au. Fucking shit. Ile ty możesz przyjąć tych strzałów, no? Teraz chciałbym się wrócić na samą górę. Tam zostały te wyrzutnie rakiet, ale nie będę tego robił. Miny. To wykorzystamy. Mam nadzieję, że tylko jeden jest taki koleś na grę. Jeśli jest ich więcej, to... nie widzę dobrze... tej rozgrywki. Chodź, chodź. Chodź! Niestety. Do miny chyba nie chcę podejść. No, tu jestem. Hallo. Dobra. Wszedł na minę, ale... nie za dużo mu to zrobiło. Przez chwilę się przycięło. I już mi serce stanęło. Dobra, wykorzystaliśmy na niego najlepszą broń, jaką mieliśmy. Mam nadzieję, że to się zwróci. Jeśli ja tu zobaczę właśnie wyrzut... no. Dobra, nie ma tutaj. Już myślałem, że tu będzie wyrzutnia rakiet.
Okej, okay, żołnierze są martwi, nie wiedzieć dlaczego. Wiecie co, skoro nie mamy lepszej alternatywy, a, już chyba się znalazła lepsza alternatywa. A, to jest moje działko. Dobra. Spadaj. Nie ma nic? Tu są. Tutaj. Zabierz tą apteczkę. Nie mogę więcej? Aha. Prawie w to wlazłem. Pięknie. Aha. Jeszcze tutaj są. Już? Już. Kolejny zapis. Co to jest? Okej, okay, bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. Najwidoczniej ten robocik jest nastawiony na totalną destrukcję. Nie tylko naszej postaci. Nie zauważyłem dziada. Ups. Ups. Fuck. Też mam rakiety. Szybko, szybko, szybko. Biegnij. Ała. Ała. Jasny gwint. Nie mógł się doczekać spotkania ze mną. Fuck. Już? Jeszcze nie. No gin. Już? Tak, chyba już. Gra się sama zapisała. Ja dla pewności jeszcze ją raz zapiszę. Bo tu chyba był jeszcze jeden. A skoro ta broń nam się skończyła, każda siła ognia się przyda. Gdzie były... Właśnie. Wszystko co strzela, naprawdę wszystko. Czy ja tutaj mogę coś znaleźć? Co? Jakim cudem ty przeżyłeś? No gin! Ile można przeżyć strzałów prosto w klatę? Dobra, czy tutaj coś znajdę? Nie. Dobra, na pewno na dół trzeba iść. Co my tu mamy? To mogę sobie od razu zabrać. Dobra. 21 rakiet. Shotgun. Shotgun mi się nie przyda. Wyciągamy od razu te. Tak, żeby... Bum. Zapewne jeszcze tu jakieś pozostały. No właśnie.
Gdybym tylko mógł trafić. Właśnie o to chodziło. Pięknie. Zapisujemy i idziemy. Okej, spokój, cisza. Ale nie wierzę w to, że tak będzie. W śmieciach coś może? Nie? Tu nic? Serio? Okej, skoro nic mnie nie atakuje... Chociaż to jest podejrzane i to bardzo podejrzane. Znowu jesteśmy chyba w metrze. A naszym w ogóle zadaniem jest wyjść z garażu i udać się do centrum medycznego. No centrum, do którego zmierzamy już i zmierzamy. Nie, Alma, spadaj. Okej. Czy ja mogę... Nie, nie mogę broni wyciągnąć. Nie. No nie. To był ojciec Alice Wade, chyba tak ta pani miała na imię i na nazwisko. Ale głowy uciąć sobie nie dam. Czy ja tutaj mogę w ogóle coś... Nie, nie mogę nic zrobić. Ale o co chodzi? Czy my jesteśmy jakimś kolejnym eksperymentem? Okej, granat. Karabin. Mina. Kolejna apteczka, mina. Zabierzmy tą apteczkę. Pancerz. Tu jeszcze gdzieś widziałem chyba nawet... Albo i nie. Dobra, nic tu nie ma. To w takim układzie, jak ja mogę się stąd wydostać? Tu nic, tu nic, tu nic. Chyba, że teraz te... Aha, tak. Albo i nie. Nie, tak, otwarte są. Dobra, te zamkniemy, te otworzymy. Naprawdę, coraz dziwniejsza ta gra się staje. Fuck. Dobra, apteczki nie możemy. Dobra, szybki rzut oka. Nie wygląda, żeby miało być tu niebezpiecznie. Chociaż z tą grą nigdy nic nie wiadomo. Okej. Tamta... Dobra, nic tam nie ma. Okej, to wygląda jak wyjście, ale... Nie, 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 nie umrzesz. Ja już idę, już idę. Tak, windy zapewne nawet nie możemy otworzyć. Tu drzwi możemy otworzyć, tu możemy otworzyć. Ale ja w tym momencie się z wami pożegnam. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że użyłem kodu, ale niestety nie było innej możliwości. Chyba, że ktoś z osób, które będą to oglądać, wpadną na jakieś rozwiązanie. Wtedy ja bardzo chętnie wrócę do tego trzeciego rozdziału i przejdę go sam, ponieważ save'y zachowałem. Ale jak na razie ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.